28 Draft Camp w Brzesku przeszedł już do przeszłości. Sprawdźmy jednak, jak wyglądał mecz finałowy pomiędzy Seattle oraz Detroit. Obie drużyny wcześniej już miały okazję rozegrać ze sobą dwa spotkania, w drugiej oraz szóstej kolejce. I w obu przypadkach to Seattle byli górą, z czego za drugim razem mecz zakończył się niemalże 20-punktowym blowoutem. Gracze Detroit nie chcieli ponownie znaleźć się w takiej sytuacji i weszli w mecz z o wiele bardziej walecznym nastawieniem. Ale finał nie był tylko i wyłącznie meczem o mistrzostwo. Był to również bezpośredni pojedynek między liderami Seattle oraz Detroit. Bartek Przybyła oraz Dariusz Kosel byli głównymi faworytami do wyścigu o statuetkę MVP. Mimo ogromnych chęci i motywacji Detroit, to faworyci od pierwszych minut dyktowali warunki meczu. Po pierwszej kwarcie Seattle prowadzili 16-8 i nic nie zapowiadało tego, co wydarzy się później. W drugiej kwarcie Michał Bartusek wykorzystywał swoje umiejętności gry one-on-one oraz szybkość i w pewnym momencie zdobył 6 punktów z rzędu, z czego dwa razy wszedł na lewą rękę. Jakub Kurys zaliczył jeszcze wejście z faulem i już mieliśmy 13 punktów przewagi. Dwa punkty od Jana Babiarza i tutaj trzeba wspomnieć, że jest to gracz, który ciągnął grę Detroit we wcześniejszych spotkaniach, gdy Bartosz Przybyła, czyli lider Detroit, borykał się z kontuzją. Trójeczka ze strony Seattle i mamy już 31-18. A tutaj crossover od Babiarza, wejście pod kosz i mamy cenne dwa punkty dla Detroit. W następnej akcji dodatkowo dorzuca jeszcze 3 punkty. Bartosz Przybyła z kolei gra na izolacji, przekłada piłkę w powietrzu i przewaga Seattle jest już coraz mniejsza. Efektowny cross, kolejny od Jana Babiarza i Detroit tracą przez chwilę już tylko 4 punkty. Seattle często wykorzystywali dynamiczny duet w postaci Wiktora Pyki i Dariusza Kosela, którzy bardzo dobrze się ze sobą dogadywali w grze pick and roll, zupełnie jak Gary Payton i Sean Kemp. I Detroit są już naprawdę blisko, to tylko 3 punkty różnicy, ale jednak nie. Jednak 6 punktów, bo Kosel trafia zza łuku. Przybyła bierze sprawy w swoje ręce, zdobywa punkty po piwocie spod kosza, a w następnej akcji trafia szaloną trójkę po step backu. I ta gonitwa Detroit była naprawdę niezła. Detroit wygrali drugą połowę 8 punktami, ale po prostu zabrakło czasu. Seattle prowadzą po tym rzucie 48-43 i mistrzostwo 28 Draft Campu wędruje właśnie do nich. Michał Bartusek z 10 punktami i 8 zbiórkami na koncie zostaje bohaterem meczu, a po stronie przegranych najlepiej zagrał Bartosz Przybyła, zdobywca 26 punktów i 6 zbiórek. A teraz czas na nagrody indywidualne 28 Draft Campu w Brzesku. Najlepszym obrońcą zostaje Szymon Grzegorzewski z Bostonu, najlepszym rozgrywającym Kacper Piłat z Toronto, najlepszym podkoszowym Grzegorz Elgas z Toronto, a zawodnikiem, który poczynił największe postępy w stosunku do wyboru w drafcie, został Tomasz Pienkosz z Nowego Orleanu. Najbardziej wszechstronnym graczem zostaje Piotr Bachłaj z Orlando, najlepiej punktującym Bartosz Przybyła z Detroit. Specjalną nagrodę sklepu Kicks otrzymuje Piotr Bachłaj z Orlando, a MVP, najbardziej wartościowym zawodnikiem 28 Draft Campu w Brzesku, zostaje Dariusz Kosel, czyli mistrz z Seattle. Gratulacje dla wszystkich uczestników, podziękowania za wspólną grę w koszykówkę i mamy nadzieję, że widzimy się na następnym kampie.